Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj jest dzień trzeci tego mojego 66-dniowego wyzwania. Jest godzina piąta rano. Miejsce jest to samo. Z tyłu rozwiesiłem ekran. Trochę zapaliłem więcej światła, więc wygląda to trochę lepiej. Dzisiaj z rana po przebudzeniu przyszła do mnie taka myśl. Co by było, gdyby te. 66 dni, które sobie tak założyłem, były ostatnimi dniami mojego życia. Co by było, gdybym miał tylko 10 minut każdego dnia na to, aby w formie nagrania wideo przekazać to, co jest dla mnie najważniejsze przekazać swój taki duchowy, intelektualny, psychologiczny testament o czym bym mówił. Do kogo bym mówił? Dlaczego bym mówił? To spowodowało, że, że naprawdę poważnie do tego podszedłem i wyobraziłem sobie moje dzieci, wyobraziłem sobie moich przyjaciół, ludzi bliskich, co bym chciał im przekazać, co jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj jest Dzień trzeci zostało jeszcze 64 dni, 64 odcinki po 10 minut, mniej więcej. I dzisiaj chciałbym znowu wrócić do tego porannego czasu, do tej pierwszej czynności, którą wykonuję każdego dnia, którą chcę wykonywać każdego dnia i którą będę wykonywać każdego dnia. Pierwszy zeszyt już omówiłem wczoraj, w tym zeszycie. Zapisuję wszystko to, co jest we mnie żywe i zakończam to listą wdzięczności. Ale prowadzę jeszcze jeden zeszyt. Od niedawna go prowadzę i ten zeszyt jest jeszcze bardziej potężny. Ten zeszyt jest czymś, co w ogóle zmienia zasady gry. Przeczytałem w swoim życiu bardzo wiele książek poświęconych rozwojowi osobistemu, psychologii. Lecz tak naprawdę, jeżeli miałbym z tych wszystkich książek wybrać jedną książkę, którą mógłbym polecić Tobie teraz, to nosiłaby ona tytuł Sześć Filarów Poczucia Własnej Wartości. Jej autorem jest Nataniel Branden. Ten człowiek przez całe życie zajmował się psychologią, terapią. I rozwinął, jest pionierem rozwoju psychologii of self-esteem, czyli właśnie psychologii poczucia własnej wartości. Uważa, że to jest kluczowy czynnik w osiągnięciu szczęścia i spełnienia każdego z nas, wysokie poczucie samooceny i własnej wartości, które nie ma nic wspólnego. Z czymkolwiek zewnętrznym. Nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiamy pieniędzy, gdzie mieszkamy, co robimy, na jakim etapie życia się znajdujemy. Zawsze możemy mieć wysokie poczucie własnej wartości i zawsze możemy podnosić je jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. W tej książce, ta książka jest po prostu pasjonująca. Pokazuje takie rzeczy, z którymi. Nie byłem w stanie się nie zgodzić. To wszystko współgrało ze mną. A na końcu tej książki, w trakcie, podczas tej książki, a autor wprowadza nas w taką technikę terapeutyczną, której on używał i którą on polecał swoim pacjentom. Technika ta polega na samodzielnej pracy ze zdaniami, które należy dokończyć. Jest początek zdania, potem jest wielokropek, i w miejsce tego wielokropku należy wpisać kilka zakończeń, które przychodzą ci do głowy. Tak spontanicznie, nie myślimy nad tym, w ogóle nie myślimy nad tym zbyt długo. Czytamy początek zdania i czujemy, co chcemy napisać. Pierwsza myśl, która się pojawia, zapisujemy ją. I tak zapisujemy trzy kolejne myśli. Od trzech do sześciu, i to wystarczy. Przechodzimy do następnego zdania. I codziennie mamy Cztery, pięć zdań, na których, nad którymi pracujemy. Codziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, odpowiadamy na te same zdania. A w weekend, w sobotę i w niedzielę, odpowiadamy na pytania, które brzmią tak. Na jedno pytanie, które brzmi tak. Jeżeli cokolwiek z tego, co napisałem w tym tygodniu, jest prawdą, dobrze byłoby, gdybym. I tutaj rozwijamy zakończenie. Kilka możliwych sposobów rozwinięcia tego zakończenia. Patrzymy na to, co wyjdzie. Podam przykład takiego zestawu zdań z jednego tygodnia. Z samego rana, zanim rozpoczniesz pracę, usiądź i napisz następujący fragment: Jeżeli dzisiaj będę żył bardziej świadomie, i wielokropek. Dokończamy to zdanie. Drugie zdanie. Jeżeli dzisiaj wezmę większą odpowiedzialność za swoje wybory i działania. Wielokropek. Jeżeli będę dzisiaj zwracał większą uwagę na to, jak odnoszę się do innych ludzi. I wielokropek. Jeżeli dzisiaj zwiększę o 5% poziom swojej energii. I wielokropek. Co się wtedy stanie? Jak będę się czuł? Co będę robił? Piszemy te wszystkie możliwości przez pięć dni w tygodniu, a w sobotę i w niedzielę podsumowujemy to wszystko. Patrzymy na to i odpowiadamy na pytanie: Jeżeli cokolwiek z tego, co napisałem w tym tygodniu, jest prawdą, dobrze byłoby, gdybym. I wykonujemy to. Przez 30 kolejnych tygodni. W każdym tygodniu jest zest inny zestaw pytań, a w sobotę i w niedzielę jest to samo zdanie, na które za każdym razem odpowiadamy w inny sposób. Autor mówi, że wykonanie tego ćwiczenia jeden raz zmienia życie. 30 tygodni to jest mniej więcej 8 miesięcy 7-8 miesięcy. 7-8 miesięcy codziennej pracy ze sobą w skupieniu może autentycznie zmienić jakość naszego życia. Możemy dojść do tego, że chcielibyśmy polepszyć naszą relację z partnerem, z partnerką. Chcielibyśmy więcej czasu spędzać z tymi, których najbardziej kochamy. Chcielibyśmy coś zmienić w swojej pracy zawodowej, tak aby, aby to, co robimy, nie tylko przynosiło nam pieniądze, ale dawało głęboką satysfakcję, poczucie spełnienia, poczucie, że wnosimy coś naprawdę wartościowego do tego świata. Każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas ma w sobie ten szczególny dar, który może pokazać światu. I taka właśnie. Cicha wewnętrzna praca nad sobą każdego dnia pozwala nam ten dar odkryć w sobie, obudzić, rozbudzić. Kultura, w której żyjemy, jest doskonała w zabijaniu naszego potencjału, z którym się rodzimy w zakrywaniu go. Rodzice, szkoła, media to wszystko uczy nas. Bądź przeciętny, nie wychylaj się, chłopcy nie płaczą. Nie wypada okazywać pewnych emocji, nie wypada okazywać gniewu, nie wypada w ogóle odczuwać gniewu, smutku, radości. Ale to są rzeczy, które są w nas, które mogą nas wiele nauczyć, które pokazują nam, że coś jest nie tak. Gdy odczuwamy stres, gdy odczuwamy napięcie, jest to sygnał, że Warto jest coś zmienić w moim życiu, bo moim przeznaczeniem jest odczuwanie radości, miłości, szczęścia. I każdy z nas może to odkryć na swój własny sposób, sam ze sobą. I to jest to, co chciałbym dzisiaj Wam przekazać, i sobie też. Nie mam tej książki w formie papierowej, czytam ją na czytniku, ale gorąco zachęcam Was, żebyście poszukali w internecie, kupili tę książkę elektroniczną lub papierową, przeczytali ją uważnie i wcielili to we własne życie. Zmiana będzie radykalna. Jeżeli ktoś z Was. Nie ma możliwości, aby kupić tę książkę, to napiszcie do mnie. Wykopiuję te pytania z tej książki i prześlę Wam te pytania, te, te zdania do, do uzupełnienia. Będziecie mogli pracować już teraz, a za jakiś czas będziecie mogli sobie tę książkę kupić. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia jutro.